Tym razem mamy bardzo, bardzo ciekawe zadanie. Na lewej szalce są dwa różne rodzaje przedmiotów o nieznanej masie. Oba przedmioty oznaczone X, mają identyczną masę. Powiedzmy, że masa każdego z nich wynosi X. Jest tam też niebieski przedmiot o masie Y, która wcale nie musi być równa masie X. Na szalce są dwa X i jeden Y. Z rysunku wynika, że ich łączna masa równoważy. Te 8 kg z prawej. Każdy z tych odważników waży 1 kg. Oto pierwsze zadanie. Spróbujcie zapisać matematycznie to, co tu widać. To, że zawartość tej szalki równoważy zawartość tej szalki. Zapiszcie to matematycznie. Zapiszmy łączną masę na tej szalce. Mamy dwa przedmioty o masie X, czyli o łącznej masie 2x. I jeden przedmiot o masie y. Dopisuję plus y. Łączna masa po lewej, napiszę to bardziej na środku. Po lewej stronie mamy 2x dodać y. To łączna masa na lewej szalce. Łączna masa na prawej szalce to po prostu 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Łączna masa to 8. Waga jest w równowadze, więc łączna masa po lewej musi być równa łącznej masie po prawej. Możemy postawić znak równości. Oto drugie pytanie. Czy mając do dyspozycji informacje, które tu widać, można obliczyć, ile waży przedmiot x albo przedmiot y? Czy da się to zrobić? Krótko mówiąc, nie. Brakuje nam informacji. Moglibyśmy odjąć y od obu stron, ale usuwając stąd y, musielibyśmy usunąć y także stąd, a nie wiemy, ile y waży. Gdyby w równaniu odjąć y od obu stron, z lewej by zniknęło, ale pojawiłoby się z prawej, więc to na nic. Tak samo z x. Mamy za mało informacji. Masa x zależy od masy y i na odwrót. Na szczęście dysponujemy jednak dodatkowymi przedmiotami x i y. Możemy zatem wziąć 1x i położyć go tutaj, a potem wziąć 1y i położyć go na tej samej szalce. Następnie możemy kłaść odważniki, aż waga się zrównoważy. Oczywiście po położeniu przedmiotów waga się przychyli, bo tu nic nie ma. Dokładam odważniki, aż waga się zrównoważy. Aż się zrównoważy. Załóżmy, że waga równoważy się, gdy na prawej szalce jest 5 kg. I znów zapiszmy tę informację to że x i y równoważą 5 kg po prawej. Zapiszmy ją matematycznie. Łączna masa na lewej szalce wynosi X plus Y. X plus Y. Na prawej szalce napiszę bliżej środka. Po lewej stronie mamy x plus y, a po prawej mamy 5 kg. 5 kg. 5 kg po prawej stronie. Waga jest w równowadze, więc te dwie masy muszą być sobie równe. I znów, tylko ta informacja to za mało, by obliczyć, ile waży x albo y. Może x równa się 4, a y równa się 1, albo na odwrót. Nie wiadomo. Co ciekawe, możemy jednak użyć obu tych informacji równocześnie, aby obliczyć, ile ważą x oraz y. Dam Wam kilka sekund, żebyście pomyśleli, jak się za to zabrać. Podsumujmy. Wiemy, że x plus y równa się 5. Jeśli więc usuniemy x i y z lewej strony równania, to co będziemy musieli usunąć? Jeśli usuniemy x i y, z lewej szalki tej wagi, to jaką równoważną masę będziemy musieli usunąć z prawej? Usuwamy x i y z lewej szalki i wiemy, że x i y ważą łącznie 5 kg. Musimy więc usunąć tyle z prawej szalki. Co nam to da? Po lewej zostanie sam i x, a po prawej liczba odważników wskazująca masę x. Wykonajmy tę operację na równaniu. Usuwam x i y z lewej strony. Usuwam, czyli odejmuję. Odejmuję x i odejmuję. Może inaczej. Odejmuję x plus y. Odejmuję x plus y. Odjąłem x i y od lewej strony, więc to samo muszę zrobić z prawej. Wiemy, że x i y ważą 5 kg, więc odejmujemy 5 od prawej strony. Nie mógłbym tego zrobić, nie mając informacji z drugiej wagi. Odejmuję 5, więc zapisuję to jako minus 5. Odjęcie x i y odpowiada odjęciu 5. Wiemy to, bo x plus y równa się 5. Jeśli odejmiemy x i y od lewej, to co nam zostanie? To jest to samo. Przepiszę od, od nowa lewą stronę. Odjęcie x plus y to jest to samo, co. Po rozbiciu nawiasu odjęcie x -a i odjęcie y. -a. Więc po lewej stronie po lewej stronie mieliśmy dwa x -y i odjęliśmy jeden x, więc został x i mieliśmy jeden y i odjęliśmy go, więc nie ma y. -ów. Widać to tutaj został sam X. A co mamy po prawej? Mieliśmy 8, ale wiemy, że x plus y równa się 5, więc odjęliśmy 5, aby waga pozostała w równowadze. Zatem 8 odjąć 5 to będzie 3. 8 odjąć 5 równa się 3. Dzięki tej dodatkowej informacji ustaliliśmy, że masa x wynosi 3. Wynosi 3. Ostatnie zadanie. Ustaliliśmy, ile waży x. Jak teraz obliczyć, ile waży y? Możemy skorzystać z każdej z tych wag, ale łatwiej będzie z tej. Wiemy, że łączna masa x i y wynosi 5. Ustaliliśmy też, że masa x jest równa 3. x waży 3 kg. Możemy więc przepisać to jako 3 plus y równa się. równa się 5. Teraz wystarczy odjąć 3 od obu stron. Jeśli usunę 3 z lewej, muszę też usunąć 3 z prawej, aby waga pozostała w równowadze. Wychodzi na to, że y równoważą 2 kg. Tyle waży y. Odpowiada to odjęciu 3 od obu stron równania. Wtedy po lewej stronie zostaje tylko y, a po prawej stronie zostaje tylko 2. Wyszło, że x równa się 3, a y równa się 2. Zachęcam, żebyście sprawdzili, czy to ma sens na tej wadze. Obliczcie łączną masę na lewej i prawej szalce. Jaka łączna masa znajdowała się tu na początku. 2x ważące 6 kg plus y ważący 2 kg, to rzeczywiście 8 kg. A 3 dodać 2 rzeczywiście równa się 5.